Zawsze prosiłem ojca o 5 zł. Nie było sensu więcej. 5 zł to był limit, żeby zabawić się na mieście. I zawsze sytuacja wyglądała tak samo. Przychodził do mnie kumpel, czekał w przedpokoju, ja wiązałem buty. Mój ojciec przechodził przez przedpokój, ja go wtedy pytałem o ten hajs. I on zawsze reagował tak, jakbym powiedział najbardziej idiotyczną rzecz w życiu. Ja mówię, tato, daj 5 zł. Ile? Kurwa, 5 zł. Mój kumpel zwariował, jak to zobaczył. On myślał, że mój ojciec tak zareagował, bo ja zapytałem o tak mało, kurwa. Jakby na bank taka jest sytuacja z moim ojcem. Tato, daj 5 zł. Ile? Żartuję, 100. No ja to chodzi, synuś, trzymaj. Nie było takiej akcji, ale mój kumpel tak myślał, bo u niego na chacie wyglądało to zupełnie inaczej. Jak byliśmy u niego, wychodziliśmy na miasto, on podchodził do ojca, mówi, tato, daj 3 dychy. Ja mówię, o kurwa, troszeczkę go poniosło, nie? Dla mnie 3 dychy brzmi jak 6 razy 5 zł, kurwa, to nie są żarty. Jego ojciec wyciąga portfel, mówi, z 3 dychami może być problem, masz 5 dych, bo nie mam drobnych. Ja mówię, ja pierdolę. Jak ja bym dostał 5 dych od mojego ojca, mi by odjebało, nie? Ja bym chodził po mieście z tym 5 dychami, wchodziłbym do kiosku, to znaczy do kiosku nie można wejść. Kiosk to jest takie dziwne miejsce, tam jest okienko na poziomie kutasa, tam to wygląda jak takie miejskie glory hall, kurwa, o co chodzi? Kiedyś położyłem kutasa na tym parapecie, o co chodzi? Nie, nie, Marlboro Lighty poproszę, dam. Podchodziłbym do kiosku, poproszę gumę Boomer z naklejką Bulbasaura. Ale trzeba kupić gumę i rozpakować, żeby zobaczyć, jaka jest naklejka. To rozpakowywuj, kurwa. Jak znajdziesz Bulbasaura, to mi daj. Ja pieniądze mam. Nie by odjebało, nie? Ja bym pojechał do ciepłych krajów. Za 5 dych do Kołobrzegu maksymalnie. Bym wynajął tego gokarta. Kojarzy się takiego gokarty nad morzem, że się wozisz po mieście, nie? Od razu do takiego podwójnego, żebym jakąś dupeczkę zahaczył, nie? Bella ragazza, invito! A na ile masz wykupiony? Mam 5 dych na zawsze, kurwa, wsiadam. Nie by odjebał. A mi się wydaje, że u mojego ojca to nie była kwestia kwoty. On po prostu był skąpy, nie? On by zawsze zareagował tak sam. Jakby zadzwonił do niego telefon, on by odebrał. Halo, priviet. Tu ukraińska mafia. Mamy twojego syna i zamierzamy go łuka trupić. Chyba, że dasz nam 2,50. Ile? Zawsze po ile padało pytanie skąd? Tato, daj 5 zł, skąd? Skąd mam ci wziąć tyle pieniędzy? Kurwa, czy ja pytam o jednorożca? To jest 5 zł. Nie wiem skąd, idź pod Lidla, odprowadzaj wózki. Nie wiem, kurwa, skąd się bierze 5 zł. Mój ojciec reagował tak, jakby 5 zł było jakimś takim rzadko spotykanym kruszcem. Ja bym go wysyłał na misję, żeby to dla mnie zdobył. Tato, daj 5 zł, skąd mam ci wziąć? Ojcze, w równą noc wiosenną musisz się udać do jednej z katalońskich wiosek. W środku tej wioski jest wulkan, u podnóż wulkanu jest jaskinia, do której wrostrze świnia, która ma kły. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest kurwa guziec, taka świnia z Afryki. Świnia stanie i powie, you shall not pass, to znaczy musi je dać szal i pas, no pojebana świnia, nie? I podać hasło, jak brzmi hasło? Hasło brzmi, jest tu jakiś cwaniak? Świnia powie, oui, to daj piątaka i to jest moje 5 zł, ojcze. Nie, tak naprawdę po prostu mówił, nie mam. To była jedyna rzecz, jaką mówił, nie mam. I za każdym razem mówił, nie mam, innym tonem. Jak wiecie, myślał, że trafi w moją częstotliwość, nie? Ja mówię, daj 5 zł, nie mam, daj 5 zł, nie mam, daj 5 zł, nie mam. Dokręcić musiał jebale, żeby zrozumiał. Więc ja nauczyłem się, że z nim trzeba na czas. Po prostu w głowie wyobrażałem sobie, że on mówi do mnie coś innego, nie? Mówię, tata, daj 5 zł, nie mam. O, pora na grę na argumenty. No daj 5 zł, nie mam, jebane dobre jest. Przygotował się. No daj 5 zł, nie mam, cóż za wachlarz, ripost! Jak on świetnie żongluje tymi argumentami, mógłby być prawnikiem. Kumacie? Jak mój ojciec był prawnikiem, bronił jakiegoś typa w sądzie. Wysoki sądzie, chciałem powiedzieć, że mój klient jest niewinny. Dobrze, panie mecenasie, po czym pan wnosi? Niewinny! A ma pan jakieś dowody? Nie mam. Nie ma pan dowodów? Nie mam! Uważa pan, że pana klient jest niewinny, ale nie ma... Skąd mam cię wziąć? Naprawdę tam nie mam! W takim razie skazuje pana klienta na 10 lat pozbawienia wolności. Ile?